Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Majcher. A ja jestem Tosia. A dzisiaj porozmawiamy sobie o ciekawych miejscach w Polsce. To pierwszym miejscem jest kopalnia soli w Wieliczce. Bardzo fajne miejsce. W 2007 roku uznana jako jeden z 7 cudów Polski, nie świata. No, ogólnie spoko tunele i fajny pomnik. Byłeś tam? Tak. Ja też. Fajnie było. Lizałaś świętą Kingę? Jak ktoś nie wie, to jest żart z kabaretu. Tak. Nie, ale jak były te ściany do wypróbowania tej soli, to tak. A, to nie dawali nam lizać, niestety. No to było w ogóle... Majka się nie polizał. Ja tam byłam chyba z pół roku przed tym, jak był COVID. A, więc nie, tak. To ja tam byłem, o Jezu, ile już lat temu, byłem jeszcze małym dzieckiem. No to nie, ale wyobraź sobie, że się tak idealnie wbiłam potem przed COVID, wyobraź sobie, jakby był COVID, to ja. Te ściany, to no, nie wiem. Nie. Z fajnych rzeczy tam, tu pamiętam, że miałeś to źródełko też, w którym miałeś tą wodę solną, czy coś takiego. A, tak. Ona była tak słona. Tak, przecież jeszcze były te łódki, znaczy łódką to już by można było popływać. Tak. I no, ogólnie te wycieczki są spoko. Tak. Spokojnie do młodzieżowych miejsc jeszcze podejdziemy. Wierzcie mi, mamy parę miejsc na naszej liście. Ale to też jest fajne miejsce ogólnie. No, fajne, żeby sobie zwiedzić, jak tak. Już jesteście w takim stanie jak ja na przykład, gdzie zaraz przestajecie być nastolatkami i nie wiecie, co się... Tak, zaczynacie być starzy. No, ale ten... Najgorszy minus tego miejsca to są schody. Żeby tam zejść. Od czego jest winda? Ale winda jedzie ci na górę, a w dół my bynajmniej schodziliśmy schodami do kopalni. Serio? Tak. My złaziliśmy schodami. To ja mam jakieś dziwne wspomnienia. Może mój mózg coś przetransferował, ale ja windą? Pamiętam, że zjeżdżałem chyba. To nie, no to windą. Windą my wjeżdżaliśmy na górę, schodami schodziliśmy na dół. To jest po prostu moje lenistwo, że uważam, że to jest najgorsza część całej wycieczki, nie? No cóż, Znaczy, mogło się coś pozmieniać, jak byliśmy w przedziale paru lat, więc... Miałam jakiś strach do drewnianych schodów, które się ciągną. Tak, no bo to jest głęboko, bądź co bądź. Tak, to jest bardzo głęboko. Ale jest fajnie takie coś sobie zwiedzić. Tak. No. Następnym miejscem jest kanał Elbląski, czyli w skrócie po prostu kanał. No to jest po prostu kanał, tylko że Lepszy od naszego. Przepraszam. Tam są po prostu statki, które są pływająco szynowe. To są takie statkociuchcie. W sensie z racji tego, że ten kanał ma swoje tam górki i dołki, to tak się po prostu płynie, potem się wbija na szyny, wjeżdża i przejeżdża górkę na szynach i potem z powrotem do wody. Byłeś tam? Nie. Ja też nie właśnie. Nie, miałem to miejsce odwiedzić, ale nie wyszło, niestety. To wiemy, co odwiedzamy pewnie w następne wakacje. Tak, zrobimy taki trip Poland Tour Okiem Młodzieży i codzienne vlogi będą. Nie zrobimy tego. Co mamy dalej? No, już może ty zacznij. Teraz sekcja młodzieżowa. Aha. Proszę bardzo. Ja tu mam napisaną plażę pod Powiatem. Oczywiście chodzi o miejsce w Warszawie. Fajne na wakacje, w zimę nie polecam. W zimę... Jeżeli chcecie spokój i ciszę, a chcecie się napić piwa, to w zimę tak. W wakacje, jeżeli nie lubicie tłumów i drących, może inaczej, krzyczących ludzi. O, bo to drących ryja po prostu. Właśnie chciałam tego nie użyć, dzięki. On to powiedział. To może w wakacje lepiej, nie? Natomiast mi się wydaje, że druga strona też jest dość ciekawa, bo po drugiej stronie masz tą siłownię połączoną z tym mini skateparkiem, masz bary różnego rodzaju, masz tą taką ścieżkę, ona jest bliżej Kopernika niż tego, ale tą takie dla rowerów, to takie kółeczko. Taki właśnie też ala skatepark, takie nie wiem. Wiesz, o co mi chodzi? Jezu, pump track. Tak, no. Masz takie rzeczy.
Więc... Znaczy jakby całe bulwary to jest fajne miejsce, tak. W sensie ciekawe do zwiedzania. Też bardzo często są tam jakieś koncerty, nie koncerty. No teraz... mata na schodkę, na Wiśle przed schodkami, tak. Nie na schodkę. Albo teraz też było na koło Syrenki, o właśnie pomnik Syrenki też jest, jeżeli nigdy nie byliście w Warszawie, to też... Pomnik, no fajnie, no, ale pomnik zobaczyć. To fajnie zobaczyć mimo wszystko. To tak. Tam obok tego pomnika właśnie jak jest ta siłownia, to teraz to sobotę były jakieś, robili tam ludzie masowe imprezy. Tylko, że na zasadzie, że wiesz, mają głośnik i tam po prostu sobie przychodzą ludzie. Tylko, no że tak. Ktoś to organizował i wiesz. Więc też no spoko. Tak, no na plaży teraz przed Poniatem, chyba... na plaży tej pod Poniatem, znaczy nie pod samym Poniatem, no. Tylko jakby obok na tej plaży, było, no raz tam jak byliśmy, to było nawet kino jakieś. Tak. Kino plażowe? I guess, nie wiem. Kino w plenerze to się nazywa. Kino w plenerze po prostu. No ale to jest co wakacje, tylko pierwszy raz to spotkałam w tamtym miejscu, bo zazwyczaj było na Polach Mokotowskich na przykład. W różnych miejscach. Pod Kobą Chwila też było. No. Dobra, to co? Następnym miejscem to jest coś, co nie wiem, co to jest w sumie, ale... Nie wiesz, czym jest niuans? A, to jest niuans, bo ja to takie mam Newonce i mam takie, co to jest Newonce? Bo tak się niuans pisze. Nie wiem, jak się pisze niuans. No tak się ale pisze niuans. Ale czemu dałeś niuans jako ciekawe miejsce? No to jest po prostu klub nocny. Znaczy klub. No klub jak klub, ale tyle drących ryja ludzi na metr kwadratowy nie uświadczysz nigdzie indziej. Ja bym prędzej już dała ten, co teraz był Ed Sheeran Lapos. Ja tam byłam i tam jest naprawdę fajnie. Ja wiem, że to jest jakby niby jako klub gejowski, ale powiem ci, że no oczywiście, że są osoby, wiesz, homoseksualne tam, ale no. To nie... No jak... Jakby to nie jest tak, że jak nie jesteś gejem, to cię nie wpuszczą. Nie? To, bo bardzo często, nie wiem, spotkałam się... Nie wiem, znam ludzi, którzy myślą, że jeżeli to jest klub gejowski, to cię tam nie wpuszczą. To jest raz, a dwa nie chcą tam chodzić, bo geje. Nie chcą, bo geje. I się, nie wiem czego oni się boją, ale nie, bardzo, nie? Bardzo miłe miejsce, przyjazne i jest piękne. No ceny alkoholi, no są... Barowe. No trochę nawet wyżej, powiem ci. Powyżej barowych, no. No jak masz pijalnię wódki i piwa i masz Lapos, Boże, nigdy nie wiem, jak to wymówić. No to tak, powiem ci, że jest różnica dość duża, ale też za tym idzie jakość, bo mają dobre tam drineczki i wszystko. I mają nie fajne, wiem, nie byłem, ja mają się fajne nie też wydarzenia. Ja teraz byłam na wydarzeniu ze Stranger Things, połączonym z tym, że była muzyka z lat 80. To chyba było właśnie też nawiązanie do ostatniego sezonu, tylko ja nie wiem, bo nie oglądałam, ale wydaje mi się, że to mogło jakoś się tam łączyć właśnie, ale nie jestem pewna, nie? Więc ten... No niuans jak niuans, no powiem, że mi się wydaje, że też ten niuans znalazł się na tej liście ze względu na to, że w te wakacje wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Warszawę i o młodzież, to on mógł zrobić największy obrót, jeżeli chodzi o młodzież. Obrót. Wiesz, jest... tam mi się wydaje, że większość aktualnie ludzi w naszym wieku zaczęło chodzić, że akurat ten rok, jeżeli chodzi o niuans, to był, znaczy jeżeli chodzi o kluby trzeba by było nocne, skarbka jeszcze posadzić wirtualnie i żeby zaczął tak, ale wracając, jeżeli chodzi nie o niuans, tylko o kluby nocne, to mi się wydaje, że on mógłby być w topce, jak nie top 1, jeżeli chodzi o młodzież. Nie, ja bym obstawiał bardziej top 1, bo tam jest naprawdę masa ludzi, co w wakacje praktycznie co noc było. Bardziej w tygodniu, znaczy bardziej w weekendy, ale no... Ale się przewijało ich tam bardzo sporo. Tak. Było ich od groma. No i ostatnie miejsce na naszej liście, czyli Dziurawy Kocioł. To jest ogólnie kawiarnia w Krakowie. Klimat Harry'ego Pottera. No w klimacie Harry'ego Pottera, ale tak bardzo w klimacie. No nie, że na zasadzie macie, nie wiem, dwa plakaty, tylko cały wystrój, całe... nie wiem, czy nawet nazwy napoi nie są... Bo nie wiem, też nie byłem tam. Kolejne miejsce do odwiedzenia. Tak. Bardzo, ale... No, no macie jakby kawiarnię, jeszcze jest Ministerstwo Magii, czyli tam miejsce z eliksirami. Znaczy z napojami procentowymi i nie tylko różnymi, jakieś tam eliksiry miłości, przyjaźni czy coś. No i jeszcze macie drugą lokację, czyli sklepik magiczny ten, gdzie możecie kupić jakby oficjalne mercze i ogólnie Harry'ego Pottera. Na dole macie ogólnie linki do miejsc, nie? To nie zdziwcie się, że tutaj jest strona do Facebooka, a nie oficjalna strona Dziurawego Kocioła, dlatego że nie wiem jakim cudem, ale
cała strona jest zawirusowana. W sensie próbowałem ją odpalić, to mi się wyświetlało, jakby adres IP się zgadzał, ale mi się wyświetlało coś na zasadzie, komunikaty na zasadzie: hej, użytkowniku Opera GX, wygrałeś, masz szansę wygrać iPhone'a 13 Pro, więc wolałem nie dawać tego w opisie, żeby potem nie było. Tak, ale ogólnie Kraków teraz ma dużo takich miejsc. No, tak, tak. Nie wiedziałeś o tej Wiedźmińskiej? Jeszcze też Psa Królicza, no to tam są kontrowersje. No, jest dużo miejsc w Krakowie aktualnie takie popularne. Masz tą Wiedźmińską, w której możesz stworzyć własny eliksir. No to nie, kolejne miejsce też będziecie mieli klimatyczne, linka w opisie. No to wygląda po prostu jak, może jak to się nazywało, nie kawiar, na tamte czasy. Tawerna. No powiedzmy. No to tawerna taka, coś takiego. Masz też teraz, o Jezu, powstała Królicza kawiarnia. Z nią widziałam, że jest bardzo dużo kontrowersji. No i Kocia kawiarnia też jest, ale... No ale Kocia kawiarnia to nawet w Warszawie masz. Widziałam, że z tą Króliczą jest dużo kontrowersji, bo z jednej strony ludzie mówią, że to tak, no nie. No bo wiesz, króliki są dość delikatne, nie? I no one ci padną, potrafią paść na zawał, bo się przestraszą. No tak. I ludzie się tam zastanawiają, na ile to jest dobre dla zwierząt, na ile to jest w ogóle moralne i tak dalej, ale z kocią kawiarnią też to też jest dużo kontrowersji, no jeżeli chodzi o koty. No i ogólnie przecież w Krakowie masz całą dzielnicę barów, to jest imprezowa. Ogólnie ciekawe miejsce w Polsce do odwiedzenia, czy ciekawe miejsce ogólnie, Kraków. Nieważne. Smutki ale... mogiła po prostu. Nie, no nie przesadzaj. No. Ale też dziwię się, bo jeszcze jest jeden fajny bar, do którego ja mam zamiar się wybrać w niedługim czasie. I to się nazywa... O Jezu, pamiętam już. On się nazywa Cybermachina. A. I ten bar jest ogólnie stricto, no powiedzmy, gamerski. Na zasadzie są gry planszowe, ale można też pograć sobie na PlayStation, na Xboxie. Z tego co wiem, to możesz nawet wynająć sobie dane godziny, tam wiesz, dla większej ilości osób, że na te godziny rezerwujecie to i to. Też mają właśnie drinki czy nie drinki, bo to już jest stricte, z tego co zauważyłam chyba i z tego co widziałam, alkobar. No, tam nie ma, także tak, ten. Taki bar. Pewnie jest jakieś jedzenie, ale no mówię, nie byłam. Ale też drinki mają właśnie stricte pod nazwy jakby z gier. Jezu, chyba jednym, który pamiętam, ale mogę się pomylić, więc nie mówię, że na 100% on się nazywał tak, ale chyba było właśnie krew i wino. I to było jakieś właśnie z winem, albo to ogólnie było wino, ale to był chyba drink z winem. Więc i jest na pewno w Warszawie. Wydaje mi się, że gdzieś w Trójmieście też jest i chyba jest w Krakowie. Wiem, że w Warszawie jest na 100%. To tu mogę sobie dać nawet rękę uciąć, w Warszawie jest na 100%. W Warszawie on powstał chyba półtora roku temu albo dwa lata temu. Jeśli się nie mylę. Bo pamiętam, że sobie patrzyłam, od razu mówię, że z tego co widziałam, to nie przejdzie nawet, z tego co wiem, to tam niestety już nie przejdzie coś takiego, że jak nie macie 18 lat, to wejdziecie z osobą pełnoletnią, bo widziałam memy, że, bo oni też robili memy i widziałam mema, że kiedy bierzesz randomowego gościa z ulicy, żeby udawał twojego ojca, żeby wejść do cybermachiny i oni ci mówią nie. Więc tam z tego co widzę, to trzeba być już pełnoletnim po prostu. Nie wiem, czy tak jest na 100%, no ale wydaje mi się, no, po tych memach... Ludzie sobie zobaczą, tak, no. Więc, ale tam wydaje mi się, że też może być spoko. No i to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na nasze portale streamingowe. Jak i na socjale. Oczywiście pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał. I żegnamy się z wami, do zobaczenia, pa pa! Pa!